Z Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem. Aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co Wam przykazuję. Już Was nie nazywam sługami. Bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, i przeznaczyłem was na to, abyście szli, i owoc przynosili. I by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję abyście się wzajemnie miłowali. Moi drodzy, znów słyszymy ten sam fragment Ewangelii, który już kiedyś rozważaliśmy, ale dzisiaj w kontekście wybrania na miejsce Judasza jako dwunastego apostoła mamy do czynienia z Maciejem. Maciej znaczy po polsku to imię Dar Boży. Dar od Boga. Jest takie łacińskie słowo sacerdos. Święty dar. Tłumaczymy kapłan. I w sensie ścisłym, to kapłaństwo od Chrystusa otrzymali apostołowie. I na apostołach zbudowana jest cała sukcesja apostolska. I od nich mamy dar, który otrzymali na ostatniej wieczerzy właśnie od pana Jezusa. To czyńcie na moją pamiątkę, pan Jezus powiedział. I apostołowie przekazali też. Ten dar został przekazany jednemu z 70 uczniów, których z tych 70 wybrano jako najbardziej wiarygodnych świadków całego życia Pana Jezusa, Justus. I właśnie Maciej mieli być wybrani poprzez losowanie, poprzez przyzywanie Ducha Świętego to Duch Święty miał być inicjatorem wyboru. Apostołowie wybrali z 70 tych właśnie dwóch, a Duch Święty miał wybrać. I wybrał właśnie los pad na Macieja. Taka tradycja została przechowana w kościele koptyjskim. Maciej w ogóle według tradycji miał ponieść męczeńską śmierć w Etiopii. Etiopia jakoś jest związana z kościołem koptyjskim, choć ma swój własny język liturgiczny, gys i e, własną liturgię, ale patriarchat, jakby tam początek z Aleksandrii e, w ogóle pochodzi, ta cała... Sama jakby apostolska, też sukcesja. Ale wracając do koptyjskiego kościoła, to dzisiaj, gdybyśmy popatrzyli na zwierzchnika, który jest tam wybierany, to oczywiście są demokratyczne wybory. Wybiera się i ci, którzy stają najwięcej głosów, z tych dwóch, którzy otrzymali największe, największą ilość głosów, ma być po modlitwie z tych dwóch wylosowany ten, którego Pan Bóg wskaże. Jeszcze wcześniej ten chłopiec sierota, który miał losować, miał trzy kulki do wylosowania, ponieważ oprócz tych dwóch kandydatów na trzeciej kulce było napisane słowo Jezus. Jeżeli ten chłopiec wylosował imię Jezus, oznaczało, że Jezus się nie zgadza na tych dwóch kandydatów, więc trzeba było kolejnych dwóch brać do losowania. I tak w ten sposób wybierano. Zwierzchnika Kościoła koptyjskiego. Dzisiaj jest spośród tych dwóch kandydatów już trzeciej kulki z imieniem Jezus nie ma. Wracając do dzisiejszych rozważań nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, żeby właśnie radość była pełna. To często tak jest, że przyczyną naszych nieszczęść, naszych kłopotów, trosk jest to, że to my wybieramy. Wybieramy to, co wydaje nam się dobre. Nie tyle pozwalamy się Bogu wybrać właśnie wybrać w drogę za Nim, żeby Go naśladować, co raczej chcemy, żeby Bóg nam tu błogosławił. Wybieramy Boga, wybieramy naszą własną drogę i problem, że przychodzą na nas nieszczęścia, to, że wybieramy własną drogę, niekoniecznie jest to jakby źródłem nieszczęścia, bo nieszczęścia mogą być różnego rodzaju, ale to przeżywanie życia może być nieszczęśliwe lub szczęśliwe. Zauważmy, że kiedy człowiek, na przykład, chce realizować swoje plany, i mogą mu się nawet te plany realizować, może być usatysfakcjonowany planami, ale może doświadczać jakiejś pustki. Spotykałem ludzi, którym się naprawdę wiodło, ale mówili: Czuję, jakbym był dzieckiem szatana, nie mam radości w sobie, cieszę się z nie nieszczęść, a tak to nie cieszę się czymś dobrym. Natomiast spotykam też ludzi bardzo takich, których spotykają różnego rodzaju trudności, ale z Panem Bogiem je przeżywają i ofiarowują te trudności Panu Bogu i są wewnętrznie jakoś uspokojeni, nawet radośni. Pytałem się kiedyś takiego Pana Franciszka sparaliżowanego pół życia. Leżał w łóżku, stwardnienie rozsiane i kiedy już ze mną rozmawiał, tylko mógł tak rozszyć głową, ale ani ręką, ani nogą nic nie mógł zrobić. Nawet nie mógł sobie przetrzeć oczu, kiedy mu zaropiały. I kiedy mu tak wycierałem oczy, spojrzał tymi radosnymi, pięknymi, kochającymi oczami i powiedział do mnie: Jestem człowiekiem szczęśliwym. Taki byłem zaskoczony, jak to, w tej sytuacji. Przecież wiem, że pana żona nie żyje, córka pana nie odwiedza i nie chce odwiedzić, został pan sam tej samotności, w tym domu opieki. Nawet sobie Pan nie może ok, oczu wytrzeć. Nic nie może zrobić przy sobie. Wszyscy inni muszą ko Pana robić. A dlaczego Pan jest szczęśliwy? Bo, bo ja kocham. I księdza kocham. I Pana Boga kocham. I to wszystko oddaję Panu Bogu. Jestem szczęśliwy. Czy można wyjaśnić sytuacją, że on szczęście ma z tego powodu, jaka jest sytuacja? Nie. On ma szczęście dlatego, że przyjmuje w pokorze to wszystko, co mu jest dawane. Jest wdzięczny. Często nasza postawa pretensjonalna złości, oskarżania innych całą tą sytuację o zło. Od pytania Boga, gdzie Pan Bóg był, kiedy był Holokaust, gdzie Pan Bóg był, kiedy są te wszystkie kataklizmy, gdzie dzieci chorują i umierają w strasznych cierpieniach na raka. Gdzie jest Pan Bóg? Tak krzyczą. A właśnie Pan Bóg w nich cierpi. Pan Bóg jest blisko. Kiedy Maksymian Kolbe pisał ostatni list do swojej mamy z Auschwitz, miał napisać: Mamo, jest mi tutaj dobrze. Dlaczego? Nie dlatego, że jest dobrze w Auschwitz, tylko dlatego, że jest tutaj Jezus. Ze mną jest Jezus. I wszędzie tam, gdzie będzie Jezus Chrystus, to będzie nam dobrze, nawet gdy będą więzienia prześladowania. Będzie nam źle, kiedy przez grzech, przez złość, przez nienawiść odłączymy się od Chrystusa. I wtedy kto nas będzie pocieszał, kto będzie dawał tę moc? Kiedy w Auschwitz, tym samym Auschwitz, Dziesięciu, może więcej, bo przynajmniej musi być dziesięciu pobożnych Żydów w szabat odmawiało modlitwy zalecone na szabat. Jeden z nich przerwał tę modlitwy i powiedział, módlmy się ciszej, bo jeszcze Bóg nas usłyszy i nas też pozabija. Teologia po Auschwitz dla Żydów jest teologią Boga, który jest niebezpieczny, na którego trzeba uważać. Bo jest przyczyną nieszczęść. Dla nas, z Jezusem Chrystusem, każdy minus staje się plusem. Żydzi boją się plusa przedstawiać w formie krzyża. Przedstawiają takiej formie litery T, tylko że odwróconej do góry nogami. Dla nas krzyż jest plusem, jest czymś więcej niż tylko nieszczęście, jest błogosławieństwem, jest oznaką Bożej miłości, jest oznaką, gdzie Bóg chce nas. Przytulić do swojego kochającego serca, co okazać nam miłość. Owszem, bez wiary, kiedy patrzymy na kogoś, kto w takich strasznych mękach na krzyżu umiera, to możemy się zgorszyć. Gdzie jest Bóg? A, właśnie krzyczał! Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Słyszeliśmy. Ale czy nie słyszeliście, że to jest psalm 22? To jest psalm 22. Przebodli moje ręce i nogi, mogę policzyć wszystkie moje kości, ale po nim jest zaraz psalm 23. I dla nas należących do Boga, do Chrystusa, Chrystusa, który jest Panem, dobrym pasterzem, to 23. psalm jest bardzo aktualny. Że Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś przy mnie. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. I tego życzę przez świętego Macieja, żeby ten dar Boży przyjmować i być dla innych też darem Bożym. Szczególnie niech to błogosławieństwo podczas tej nowenny do Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela, Spływa na tych, którzy doświadczają różnego rodzaju strapień, złości, wszystko się rozsypało. Może warto jeszcze raz tak, przyjąć plan Boży, powiedzieć Panie Jezu, rezygnuję z mojego planu. Te moje plany doprowadziły mnie do różnych nieszczęść, również innych poraniły. Chcę dzisiaj przyjąć Twój plan. Twoja wola niech się dzieje. To Ty mnie wybrałeś. Abym szedł i przynosił owoc, i żeby ten owoc trwał, żeby on nie zginął, żeby był trwały. A owocem Ducha jest pokój, radość, miłość, cierpliwość. I na te owoce Ducha, które często rodzą się na tym drzewie Krzyża Chrystusowego, przyjmijmy moc do dźwigania codziennego Krzyża. Pan z Wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.